Dzień dobry. Właśnie zastanawiałem się, czy zrobić z tej dzisiejszej historyjki taki montowany filmik, czy właśnie taką improwizację z biodra. I doszedłem do wniosku, że polecimy najpierw z tym, a potem, jeżeli się okaże, że temat jest wystarczająco ciekawy, to zrobimy właściwy filmik. Zazwyczaj nie poddaję się takim impulsom, żeby kupować coś, co zobaczę tym pojemniku z artykułami przecenionymi, ale tutaj jednak, jak zobaczyłem na poczcie, że za 5 dolarów jest taki kangurek, to nie mogłem się oprzeć. I teraz jeszcze taki mały pokaz slajdów. Nie wiem, czy zauważyliście, jak się ta zabaweczka, jaka firma ją tam wyprodukowała, czyli jaki ten trademark jest. Ale historia była taka, że w 80. chyba w drugim roku, jak pracowałem z Otaronga, mieliśmy taką kangurkę, którą właśnie nazwaliśmy Ania. Tutaj już jak jest dorosła i w tym wieku, mniej więcej parę tygodni później, to poleciała do Chin, do Kuomintangu Zoo. Właśnie. I tutaj mam te z przodu, kiedyś to był sierociniec, Ofnić, a później to przemianowali na Nesry, przenieśli właśnie w inne miejsce i nazwali to Nesry. Taki od tyłu widok na wodę. I Ania musiała zawsze coś tam ciamkać w buzi, tutaj ucho takiej drugiej kangurki Bindi. Psie. Biedna taka była, no małe zwierzątko to rozczula. Tutaj z kolei Lenki, albo Houdini, jak go Marion nazywała, tam obgryza jej pazurek od nogi. To ją ten męczy. Ania i Bindi. Ania i Lenki, albo Leń. No, przesłodkie są te zwierzaki. Także pomyślę, czy to jest w ogóle historia, która się nadaje na filmik? Chyba tak, ale na króciutki. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymaj się. Cześć.